Kontrola dowodzi, że stacje bazowe z antenami telefonii komórkowej funkcjonują w miastach bez należytej kontroli ich oddziaływania na mieszkańców. Winne są temu niejasne przepisy, które sprzyjają powstawaniu mechanizmów korupcyjnych i dokonywaniu nierzetelnych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wokół tych stacji. Kontrolerzy ujawnili, że przepisy nie gwarantują odpowiedniego badania wpływu zabudowanych stacji na zdrowie i warunki życia mieszkańców, nawet w sytuacji wielokrotnego zwiększenia mocy nadawanego sygnału. Brak precyzyjnych, jednoznacznych przepisów powodował, że organy administracji nie badały oddziaływania stacji na sąsiednie nieruchomości, ani w przypadku zwiększenia liczby zainstalowanych anten, ani w przypadkach znacznego zwiększenia ich mocy, nawet jeśli ta moc wzrastała o ponad 800%. Oddziaływanie anten na sąsiedztwo badano jedynie dla nowo powstających stacji. W tej sytuacji Najwyższa Izba Kontroli pilnie wnioskuje o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, aby jednoznacznie i kategorycznie doprecyzować proces budowy stacji telefonii komórkowych i określić warunki ich powstawania, zwłaszcza pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Proszę Państwa, to jest o tyle ciężki problem, że jak Państwo wiecie, w związku z tym jawią się bez przerwy różnego typu komitety, które żądają niebudowania stacji, zlikwidowania stacji i tym podobne działania. Ja doskonale to rozumiem, ale chciałem też zwrócić uwagę właśnie na to, że jeżeli będziemy mieć dokładne badania, jeżeli ci wszyscy emitenci nie będą przekraczać tych norm, które są dozwolone, to da się oba te elementy połączyć. Walkę o czyste od elektromagnetycznych fal powietrze i to, abyśmy mogli normalnie funkcjonować na naszych telefonach chociażby. Roczny gość konferencji, profesor Ole Johansson z Karolinska Instytut w Szwecji, tej, która przyznaje Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, przedstawił swój materiał dowodowy dotyczący skutków zdrowotnych ekspozycji na pola elektromagnetyczne i podkreślił, że obecnie problem wymaga nowego podejścia do ochrony zdrowia publicznego. Szczególna ochrona i działania zapobiegawcze dotyczyć powinny płodu i kobiet w ciąży, dzieci oraz osób elektrowrażliwych. Podkreślił, że obecne międzynarodowe limity bezpieczeństwa publicznego są niewystarczające i nieaktualne w odniesieniu do długotrwałej ekspozycji o niskiej intensywności, bo skutki zdrowotne są już obserwowane na poziomach znacznie poniżej istniejących standardów. Doświadczenia wykazały, że promieniowanie elektromagnetyczne o małym natężeniu, które nie powodują efektów termicznych, wpływają nawet na kiełkowanie nasion kukurydzy, a więc tym bardziej na ludzkie zdrowie. Dzieci są swoiście czułe, czy swoiście narażone na pola elektromagnetyczne. To nie zostało oficjalnie przyznane, ale jest ogólnie uznawane przez członków Światowej Organizacji Zdrowia. Powód jest taki, że występuje współczynnik absorpcji swoistej, który u dzieci jest wyższy niż u dorosłych. Tu Państwo widzicie po stronie prawej, co się dzieje u dorosłego, a po lewej, co się dzieje u dziecka. A zatem nie ma żadnych wątpliwości, że dzieci są bardzo wrażliwe na pola magnetyczne, elektromagnetyczne. Po drugie, dzieci są to osoby, u których nadal rozwija się układ nerwowy. I ponieważ on się rozrasta, rozwija, to jak wiadomo, występują pewne czynniki epigenetyczne i problemy epigenetyczne i problemy rozwojowe. To jest właśnie powód, dla którego dzieci szczególnie są narażone na pola elektromagnetyczne. I wreszcie po trzecie, ich czaszki są jeszcze niedojrzałe, więc sama czaszka nie chroni tak dobrze mózgu przed polem elektromagnetycznym. No i wreszcie
czas trwania wystawienia na pola magnetyczne przez całe życie będzie dłuższy w przypadku dzieci niż w przypadku dorosłych. Dlatego mamy wiele powodów, dla których uważamy, że dzieci są priorytetem i mają priorytet, jeżeli chodzi o ich ochronę na chwilę obecną. Ja sobie postawiłem takie pytanie, mianowicie co mieszkaniec Krakowa, który w gruncie rzeczy niewiele wie o tych aspektach zdrowotnych, prawnych i tym, co się dzieje w kwestiach emisji pól w Krakowie, może znaleźć w powszechnie udostępnianych informacjach globalnych w internecie, jeśli pomyśli sobie, że zechce się interesować tym tematem. Szybkie przegląd internetowy może doprowadzić właściwie do dwóch konkluzji, bardzo od siebie skrajnie rozbieżnych. Po pierwsze, promieniowanie jest właściwie zupełnie nieszkodliwe. Nie jest jonizujące, czaszka chroni nas przed promieniowaniem. Cała częstotliwościowa, długościowo-falowa analiza techniczna prowadzi do tego, że nie mamy przenikania w głąb organizmu. W gruncie rzeczy wszystko jest fajnie i sympatycznie, możemy bez obaw korzystać z wszystkich dobrodziejstw nowoczesnej techniki. Jak ktoś jest uparty i poszuka sobie troszkę głębiej, to znajdzie trochę więcej informacji. Tu jestem dumny, bo dotarłem do takiego obrazka, który pokazywał pan profesor w swojej prelekcji. Te informacje już są troszkę bardziej przerażające, bo mówią o możliwościach zachorowań, mówią o raku mózgu, o udowodnionych i wykazanych przypadkach glejaka. Też jestem dumny, że akurat trafiłem w tematykę pani profesor. W związku z tym te informacje są skrajnie rozbieżne i pytanie jest takie, co ja jako człowiek, który w gruncie rzeczy nie zna tych aspektów technicznych i tych aspektów zdrowotnych, powinienem zrobić? Czy powinienem wyrzucić telefon komórkowy, czy powinienem zacząć malować ściany jakąś farbą, która będzie eliminowała pole, czy też żyć w tym normalnie i udawać, że nic w tym systemie się... Nie dość tego. Chciałem przypomnieć, że w polityce ekologicznej państwa na 2,9 do 12 z perspektywą do 2,16 było wpisane coś takiego. Dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadto normatywny hałas i oddziaływanie pól elektromagnetycznych i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. No i co się dzieje? Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zajmują się polami elektromagnetycznymi. Prowadzą monitoring, zgodnie z monitoringiem państwowym. No i można sobie poobserwować wyniki tych badań, które się znajdują w rocznych raportach. Zachęcam do tej analizy. Ja porównałem te wyniki badań z tym, co jeden z operatorów mi udostępnił. Nie powiem nazwy, bo miałby kłopoty. To są wyniki o rząd wielkości wyższe niż to, co podaje Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Oczywiście jest pytanie o metodykę tych pomiarów. Nie znam tej metodyki, na podstawie której operator robił swoje pomiary. Natomiast poziom tła w niektórych kwartałach w mieście Warszawie i w mieście Krakowie jest zdecydowanie wyższy niż to, co mogę wyczytać z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W związku z tym podjęto tę decyzję o programie dla Krakowa. I jednym z głównych celów tego programu jest pozyskanie szczegółowych danych i informacji dotyczących sztucznych pól elektromagnetycznych występujących na terenie miasta Krakowa. Oszacowanie potencjalnego narażenia społeczeństwa na to promieniowanie. Na tej podstawie określenie celów, założeń, kierunków działań związanych z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym, co ma w rezultacie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Proszę Państwa, dopóki nie będziemy wiedzieć, co jest w środowisku, jakie są poziomy natężenia promieniowania, to w żaden sposób nie będziemy w stanie skorelować tego ze stanem zdrowia mieszkańców i z tym, co się dzieje. Monitoring jest podstawą tego wszystkiego. Mieszkaniec może sobie wybrać kilka punktów pomiarowych. Każdy punkt jest szczególnie opisany. Oczywiście dostaje wynik z całości z 24 godzin. Dostaje, w którym miejscu ta średnia wartość była największa, gdzie była najmniejsza. I czy są stwierdzone przekroczenia normy 7 V.
mieszkańcy naprawdę wykorzystują praktycznie ten sprzęt, bo włączają router, mierzą, wyłączają, mierzą, ustawiają w różnych częściach domu, bliżej stacji bazowej, dalej, żeby sprawdzić, w których miejscach jest jaki poziom. Jakie przypadki, jak dotąd, takie trzy grupy osób, które zgłosiły się po wypożyczenie? No najbardziej poszkodowana to są mieszkańcy, którzy mają bardzo blisko stację bazową telefonii komórkowej, najczęściej za naprzeciwko okien mieszkańców. Tu jest kropką zaznaczona na mapie mieszkanie w osi, który mieszka w osi głównej wiązki bezpośrednio ze stacji bazowej. Tutaj te wartości przekroczyły wielokrotnie w ciągu dnia i nocy 7 V, a średni poziom z całej doby wyniósł 4,7 V na metr. Tutaj, co ciekawe, w tym przypadku przekroczenia potwierdził sam operator, firma akredytowana. Następnie potwierdził Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska i tak naprawdę nie zrobiono z tym nic. Okazało się, że jedynie co można zrobić, to poprosić operatora o zmniejszenie mocy. Więc operator zmniejsza moc na chwilę, a następnie są dokonywane pomiary i potem za jakiś czas te moce podwyższa, więc mieszkańcy znowu wypożyczają dozymetr, znowu wychodzą przekroczenia i na razie uprawiamy takiego ping-ponga urzędowego. Nie jesteśmy, mimo też interwencji naszych radnych, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować, nie wiem, ukarania operatora na przykład za wielokrotne przekroczenia. To jest taki skrajny przypadek akurat. Co ciekawe, zawsze mieszkańcom, którzy się zastanawiali, czy na swoim dachu postawić stację bazową, czy nie, mówiono, tak jak pan profesor stwierdził, że są jak pod parasolem. No okazuje się, że nie, bo u nich średni poziom wyniósł 1,7 V na metr. Ale ten rozwój cywilizacyjny musi iść w parze z pamięcią o zdrowotności obywateli. Dlatego bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania. Moi współpracownicy z uwagą mieli możliwość słuchania Państwa od początku, słuchali także tych przykładów z Francji, czyli kraju, który dzisiaj możemy powiedzieć, że ma w sposób szczególny rozwinięte badania i jest zaangażowany w ochronę ludności przed zanieczyszczeniami polami elektromagnetycznymi. Zgadzam się też z tym wnioskiem, że obowiązkiem władzy publicznej jest stanowienie takiego prawa, które jest czytelne i powoduje ochronę ludności przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym. I dzisiaj już nie mamy żadnej wątpliwości. Nikt racjonalny już nie próbuje polemizować z ekspertami, że promieniowanie elektromagnetyczne nadmierne jest oczywiście szkodliwe z punktu widzenia tych, których ono nie dotyczy, w sposób szczególny oczywiście z punktu widzenia takich osób jak dzieci, kobiety w ciąży, ale także z punktu widzenia nas wszystkich. Podsumowując, życzę Państwu i sobie, żeby nie tylko przepisy prawa w Polsce były jak najszybciej sformułowane w taki sposób, żebyśmy mieli absolutne przekonanie, że ustawodawca w Polsce dba nie tylko o rozwój stacji bazowych telefonii komórkowej i całej tej dziedziny, ale dba w sposób szczególny o zdrowie i życie obywateli. Życzę także Państwu, żeby dobre przepisy później były stosowane w praktyce i żeby się przyjęły, a żeby instytucje, które za to odpowiadają, miały budżety adekwatne do skali wyzwań, przed którymi stoją w tej dziedzinie, i żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że udało się w Polsce w tym zakresie doprowadzić do zrównoważonego rozwoju, czyli do połączenia tych wartości związanych z rozwojem cywilizacyjnym, bo nikt z nas nie walczy z możliwością przesyłania danych także w tym systemie bezprzewodowym. Po prostu wszyscy na tej sali chcemy, żeby ten rozwój był w parze ze zdrowotnością Polaków, czego Państwu i sobie życzę.